Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do Zalewskiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy. Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka. Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego zbawienia. Proszę Cię z całego serca, niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen. Dziewiąty dzień nowenny, ostatniego dnia nowenny, rozważać będziesz, jak wielu proroków powołałem do przekazania mojego słowa ludzkości. Im bardziej człowiek oddalał się ode mnie, tym bardziej ja przybliżałem się do niego, podążałem za nim, aby on zawrócił i podążał za mną. Żal mi było człowieka, ilekroć odwracał się ode mnie. Podążał własnymi ścieżkami. Tylekroć cierpiał i doświadczał zła. Chcę Ci powiedzieć, że choć powinienem się był gniewać, litowałem się. Powołując wybrane dusze, wyciągnąłem rękę do tonącej ludzkości. Każda dusza wybrana do przekazywania mojego słowa jest żywym obrazem miłosierdzia mojego względem ludzkości. Chcę, aby się świat nawrócił. Chcę, aby czcił jedynego Boga. Przez tyle tysięcy lat nie mogę wam tego wytłumaczyć, choć mówię we wszystkich językach i w każdym zakątku świata. I tu jest urwane. Wszyscy moi wybrani, tu czegoś brakuje. Wszyscy moi wybrani noszą brzemię mojego odrzucenia. Dzielą ze mną ból bycia niezrozumiałym. Są zawadą dla świata. Wprowadzają rozłam tam, gdzie zło uśpiło dobro. Żądają nazywania rzeczy po imieniu i podejmowanej trudnej decyzji, które mają ofiary. Są moim głosem, który poucza, choć nie znajduje godnych uszu. Jak miłuję te dusze, które wybieram, aby dźwigały słowo, które mi ciąży, także muszę je wypowiedzieć, aby doznać ulgi. Gdybym nie powoływał tych dusz, mój gniew dawno przebrałby miarę i wylał się na spoganiał ludzkość. Gdyby nie ujmowały mi goryczy, byłbym ją całą wylał już dawno na świat. W tych, którzy wam zawadzają, jest wasza nadzieja. Ci, którzy przychodzą prosić o rzeczy wam niewygodne,
są waszym ocaleniem. Kiedy przestanę dawać wam moje słowo, wtedy szukać będziecie rozpaczliwie mojej woli, ale jej nie znajdziecie. Będziecie pytać o proroków, ale żaden z nich nie okaże się moim. Wszystkie te pogardzane i głupie w oczach świata dusze zną się wam najmilsze i najwięcej pożądane, ale ich nie znajdziecie. Zachowam moje słowo w moich ustach aż do czasu. Kiedy otworzę je na nowo, kiedy będziecie pragnąć i łaknąć mojego słowa bardziej niż wody do picia i powietrza do oddychania. Zachowam moje słowo w moich ustach aż do czasu, kiedy otworzę je na nowo, kiedy będziecie pragnąć i łaknąć mojego słowa bardziej niż wody do picia i powietrza do oddychania. Wtedy przemówię. Milczenie moje oczyści świat. Uwielbiam Cię, Ojcze. Uwielbiam Cię, Ojcze. Za wybrane dusze, które powołałeś. Za wybrane dusze, które powołałeś. Dla uśmierzenia Twojego gniewu. Dla uśmierzenia Twojego gniewu. Dziękuję Ci, że przez nie doznajesz ulgi. Mówiąc im to, co ci leży na sercu. Dziękuję za słowa, które kierujesz do ziemi. Które wypowiedziałeś i które jeszcze wypowiesz. Obym był w Twoich oczach godny ich słuchania. Obym był godny ich przekazywania. Obym nigdy nie utracił Twojego Ducha Świętego. Amen. Ojcze, który stworzyłeś wszechświat. I wszystko, co istnieje. Poświęcam Ci moją wolną wolę. I jako największy z wszystkich darów, którymi mnie obdarowałeś. Ponieważ jesteś moim Ojcem, wszystko, co czynisz, czynisz z miłości. Nie mam innych dróg niż Twoja. Nie mam innych dróg niż Twoja. I innej woli niż Twoja. I innej woli niż Twoja. Zawierzam Ci wszystko. Zawierzam Ci wszystko. Co jest dla mnie cenne. Co jest dla mnie cenne. I pragnę spełnić Twoją wolę. I pragnę spełnić Twoją wolę. W moim życiu każdego dnia. W moim życiu każdego dnia. Wierzę, że z Twoją pomocą wszystko mi się uda, bo dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Bo dla Ciebie nie ma nic niemożliwego.